Wielkanoc to jest najlepszy czas na to, żeby promować polskie dobre mięso. Nie ma bardziej odpowiedniego momentu, gdzie na wielkanocnym stole znajduje się i wołowina, i wieprzowina, i drób. Chcemy wskazać potencjalnym nabywcom, konsumentom, co powinno się znaleźć na tradycyjnym polskim stole. I to jest naszym celem. Jest to w ogóle cały zespół różnych wydarzeń. Zaczęliśmy od 1 marca. Przy targach edukacyjnych chcemy edukować, podnosić wiedzę i świadomość młodych ludzi. Później była certyfikacja i konkursy wielkanocne. Chcemy też wskazywać na właściwych producentów, którzy chcieli się poddać tej weryfikacji i poddać ocenie konsumenckiej. Szczególnie chcemy pokazać tych, którzy firmują własnym nazwiskiem swoje sklepy, bo oszukać klienta można dwa razy, pierwszy raz i ostatni. Chodzi o to, żeby wskazać właściwe i tradycyjne nasze wyroby według receptów naszych ojców, bo mamy naprawdę dużą tradycję, szczególnie właśnie w mięsie i w jego przetworach. Na tradycyjnym wielkanocnym stole kiełbasa biała, kiełbasa polska, szynka, różnego rodzaju pieczenie. I to są takie podstawowe wyroby i przetwory, bo to są bardziej mięsne święta niż cukiernicze święta.